Witam w kolejnym vlogu. Jestem tutaj bez Pauli, jest połowa sierpnia, jestem w Gdańsku. Paula jest już w Krakowie, rozpoczyna urlop. Ja rozpoczynam go za kilka godzin, pakuję się i właśnie dzisiaj pociągiem jadę też do Krakowa, więc vlog będzie z Krakowa, pokręcimy się pewnie po centrum. Na pewno zjemy coś dobrego i to pokażemy. Natomiast ja tutaj przed wyjazdem chciałem pokazać taki krótki update, jak przygotowujemy się do przyjazdu naszego pieska Pistacji, bo tak będzie się bawiła. Więc tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie, to tak to wygląda. Dostaliśmy zniżkę na karmę, na pierwsze zamówienie od naszej hodowczyni. Ta karma jest też używana w hodowli, więc zamówiliśmy już dwie takie duże paczki swojej karmy oraz puszki i smaczki. Także jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi tutaj o jedzenie. I również zamówiliśmy, a właściwie to Paula zamówiła trochę takich rzeczy jak legowisko, tutaj jest miska, jakieś rzeczy do zabawy, jak i również druga miska, to jest jakaś miska z srebrem chyba, która zabija zarazki czy coś w tym rodzaju. Więc jak widzicie, jesteśmy całkiem przygotowani. Piesek dostanie też wyprawkę z hodowli, więc zostało 10 dni, czekamy na jego przyjazd, a tymczasem będziemy relaksować się w Krakowie, więc zapraszamy na vlog z Krakowa. Mały update z podróży. Jestem w Grodzisku Mazowieckim, ale co ja tu robię? Otóż miałem dojechać do Warszawy około 19.50 i o 20.52 miałem mieć pociąg, który pokazywał ciągle na aplikacji, że jest opóźniony około 40 minut. Czyli miałem czas do mniej więcej 21.38 z tego, co tam pokazywało w aplikacji. Poszedłem coś zjeść, pochodziłem sobie na spokojnie i o 21.00 zszedłem na peron. Stwierdziłem, że przyjdę trochę wcześniej na wypadek, gdyby coś się zmieniło. Ale mojego pociągu nie było na żadnych tablicach. Zapytałem panią na dworcu centralnym okienku, co z tym pociągiem. Ona powiedziała, że on jednak odjeżdża z stacji Warszawa Śródmieście. Byłem na Warszawie Centralnej. Poszedłem na Warszawę Śródmieście. Tam żaden taki pociąg się nie wyświetlał. Zapytałem panią, ona powiedziała, że na pewno stąd nie odjeżdża żaden pociąg do Krakowa, bo tam jeżdżą takie koleje podmiejskie, koleje mazowieckie, tego typu rzeczy. I powiedziała mi, że to pewnie jednak z Warszawy Centralnej. Natomiast sprawdziła to i niby opóźnienie było tam 5 minut, a nie 40. I jak się okazało, odświeżają aplikację, bo odświeżają co chwilę przez 3 godziny, jak jechałem, również kiedy byłem w Warszawie. I po jego odjeździe nagle zmieniło się na 5 minut, czyli pociąg po prostu odjechał prawie o czasie. Więc szybko znalazłem koleje mazowieckie, właśnie pociąg do Grodziska i stąd mam pociąg do Krakowa za jakieś 40 minut, więc tak przebiega moja podróż. I tyle, chciałem taki update zrobić, ale dojadę w sumie tylko pół godziny później niż miałem dojechać, natomiast zobaczymy, czy uda mi się odzyskać zwrot kasy za bilet. Widzimy się w Krakowie. Jesteśmy w Krakowie już od kilku dni, ale dopiero teraz coś nagrywamy, bo zaczęliśmy nasz urlop lekkim chilloutem. Jedziemy teraz do centrum, chcemy zjeść coś pysznego i znaleźliśmy jedną nową knajpę, którą chcemy odwiedzić, zobaczyć co tam jest dobrego. Więc zobaczymy Kraków w sezonie, zjemy pyszne rzeczy, a jutro ruszamy z powrotem do Gdańska. Bądźcie z nami! Chcieliśmy właśnie spróbować nowości. Jest to My Korea Bistro and Shop and Bistro. Pierwszy raz jesteśmy w tym sklepie. Jest mega fajnie, mega dużo różnych rzeczy. Nie wiedzieliśmy co wybrać, ale napój mamy, to jest z gruszką. Taste test, uwaga.
Dobry. Trochę słodki, ale nie jest jakiś bardzo chemiczny. Tak nawet naturalnie to smakuje. Fajna, w ogóle cute puszeczka. A mamy teraz beef bulgogi bibimbap. Wygląda też, nie? Lecimy. Zjedzone i chcę więcej. Jest naprawdę pyszne. Mięsko bardzo fajnie doprawione. Taki sosik, nie wiem jaki to jest smak, ale jest taki lekko pikantny. Bardzo dobry. Także zabieram się za resztę. Kolejna przystaweczka to corn dog. O ile się nie mylę, Sweet Honey Onion. Pierwszy raz w życiu jem coś takiego. Mega dobre. Jem dalej. Okej, okay, teraz lecimy z jjajangmyeon. Nie wiem jak to. Ciekawe. Dobre. Pierwszy raz jem chyba takie danie. No nie przypomina się tego czapagetti? Tak, przypomina mi się, to ty jadłeś takie rzeczy. Ale chyba czapagetti było bardzo pikantne. Z tego, nie? Nie było? Okej. Okay. No to nie jest pikantne, ale jest bardzo ciekawe. Teraz ukureczek. Ciekawe. A to co to jest? I hope I can just spray like this. Jakaś jakieś warzywo. To też jakieś warzywo. Nie wiem jakie. Fajne, ciekawe danie. W ogóle wszystko jest zajebiste. Jemy. Kończymy jedzonko lodzikiem z osmaku melona. Pachnie melonem. Dobry, normalnie jakbym jadła melona z lodówki. W międzyczasie pokażemy wam też co kupiliśmy, jakie produkty i ile zapłaciliśmy. Jedzeniu. Brzuszki bardzo zadowolone. Najedliśmy się, wszystko było pyszne. Za całość zapłaciliśmy 189 zł, czyli jedzenie plus kilka rzeczy, które sobie wzięliśmy w tym sklepie. I pokazuję. Różne cuda. To jest na przykład mieszanka przypraw do rosołu, którego nie potrafią wymówić. Wygląda ciekawie, może zmuszę Matiego do ugotowania czegoś ciekawego, bo on jest takim naszym kucharzem domowym. Ceny będą tutaj gdzieś na ekranie. Druga to jest taka przekąska z glonów o smaku kimchi. Pamiętam, że kiedyś jadłam taką przekąskę, ale takie glony to tak średnio, więc myślę, że z kimchi będzie lepiej. Kolejna. Jest to tuńczyk w sosie kimchi. Jak widać, kimchi jest naszym motywem przewodnim tej wycieczki. Jesteśmy mega ciekawi. Kolejne, dalej temat kimchi, jest to ta chili gochugaru. Bo ja mam w planie zrobić nasze domowe kimchi. Zobaczymy jak wejdzie, pierwszy raz będę to robić. Ale baza już jest.
na koniec coś bardziej już dla mnie, czyli herbatka zielona z brązowym ryżem, o ile się nie mylę. Tak. Lubię takie zielone herbatki z każdym ryżem, prażonym, nieprażonym, brązowym, także myślę, że będzie bardzo dobre. Ogólnie wszystko bardzo nam smakowało, polecamy to miejsce i może wybierzemy się na jakąś kawusię. Też dobre, no. Zaraz ci wypiję. Masz. Wizyta u kotów była średnia, bo wszystkie się pochowały. Jest dzisiaj bardzo gorąco i duszno i chyba żadnemu kotu nie chciało się przytulać. Jednego udało mi się pogłaskać, ale mnie ugryzł, więc... No cóż, życie! A teraz najedzeni, napici, zmęczeni, wracamy do domu, pakujemy się do Gdańska i to na tyle w tym vlogu. Kolejnym już widzimy się z nowym członkiem naszej rodziny, który przyjeżdża do nas w tym tygodniu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i podekscytowani i cieszymy się na to wszystko, co będzie.